Dzień dobry, witamy na trzecim odcinku naszej kochanej piłkarskiej Superbany. Jak się pewnie domyślacie, udało nam się uzdobyć sponsora. Bardzo dziękujemy firmie Superbet za to, że postanowiły nas wesprzeć. Nasze nagrania dziękujemy firmie JTC, w, którego, w której loży się znajdujemy. No i wracamy do tego, co działo się ostatnio na boiskach nie tylko Ekstraklasy, ale również podczas Europejskich buharów. Pierwszy mecz z kowno lech Poznań. Wszyscy stawialiście na dwójkę. Czy to było pewne zwycięstwo Lecha Poznań? Wygrywamy 2 do 1, ale znowu chyba dwie różne połowy spotkania. Nie ma? Nie kuliśmy przed tym meczem. To był idealny moment na Roszary w składzie, bo co czy parę dni są, są mecze. Myślę, że to było pewne zwycięstwo Lecha i po prostu spodziewaliśmy się tego, bo są ważne mecze przy, przy Lechiem i jeszcze raz mówię, to jest idealny moment na, na, na składzie. Rozmawialiśmy na temat pozycji bramkarza. Wszyscy, jak mąż, stwierdziliście, że na pewno będzie e, e, do Tarek. Okazuje się, że e, trener będę drom, zrobił nam taki, taki mały dowcień do wystawy Mrozka. Jak, e, Norbert, oceniasz występ naszego rąkali, naszego nowego, młodego bramka? A czy to nie był jakiś tam e, tlener, tutaj trener postawił na nam dając mu e, szansę, to jest... Bardzo dobry bramkarz. Runda, a ciebie znaczy sezon, praktycznie cały, który bronił w Stalinie, naprawdę był na bardzo wysokim poziomie. Przyczynił się do utrzymania zespołu w klasie. Miał tam znaczący wkład. Trener dał mu szansę tutaj w, pucha, w meczu Pucharowym. Zagrał, zagrał moim zdaniem, dobry, do, dobry mecz. Wiadomo, mógł coś więcej zrobić przy tej bramce. Piłka pory koszecie. No, już, był już na prawej nodze i ciężko było mu. Skutecznie interweniował, ale uważam, że to był e, pozytywny mecz w jego wykonaniu. E, wrócił do Lecha, zagrał w Pucharach, więc, więc e, ta pewność e, na przyszłość będzie zdecydowanie lepsza i, i, i wyciągnie, wyciągnie na pewno nie, wnioski z też tego meczu. Poz, poz, oczywiście pozytywne i ułatwi mu e, rywalizować już tak na, na, na dobre o, o, o miejsce w ramce Lecha. Czy możemy powiedzieć, że w tej chwili mamy dwóch równorzędnych że Ostatnio robiliśmy że mamy tak naprawdę piesko rodzaju na pozycji numer 10. Czy mówią, że mamy mieli dwóch królowo jeśli coś nie było w się jednemu, drugim, go w zastąpi? Na tą chwilę uważam, że tak. broją na wysokim poziomie, na, na podobnym, więc pozytywny ból głowy dla trenera. Przede wszystkim mnie trochę boli, że, że, że kibice troszeczkę, jakby powiedzieć, są niezadowoleni. Formy Filipa, chodzi o zagłębie, zagłębie lubin, że po prostu przyczynił się do utraty bramki, ale no nie ma ludzi nieumelnych i ja uważam, że to co Filip w późniejszym czasie zrobił, czyli obronił tam te inne sytuacje, to na pewno było to na jego korzyść. Okej, okay, każdemu się zdarzy popełnić błąd i tak jak na samym początku, rok, czy dwa lata temu, był, był tutaj ściągany Rutko, i wszyscy, o jaki to będziemy mieć bramkarza, wszystko fajne, eksa I tego biednego Filipa gdzieś tam zamknęli w tej szafie. I nagle okazało się, że rudko nie wypalił, no i szukali tego Filipa. Dobrze, że otworzyli te odpowiednie drzwi i go wyciągnęli. I, 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 i naprawdę wtedy udowodnił, że jakby powiedzieć na polskie warunki, jest to powiem bramkarzem, bo bronił karne. Bronił w takich sytuacjach, że naprawdę lewce składały się same do oklasków, i, i nie możemy go, jakby powiedzieć, winić. Okej, okay, wiadomo, jest trener odbrałkarzy, który, jakby powiedzieć, ocenia, jest trener pierwszy, który też go ocenia, i na pewno może gdzieś tam był ten błąd, ale bierzmy, jakby powiedzieć, taką całą, jakby powiedzieć, jego grę, że bardzo pozytywnie, jakby powiedzieć, nie zaskoczył, bo na samym początku, gdy on tu przyszedł, to wszyscy mówili: A, niski. Y, y, powinien mieć lepsze warunki fizyczne, powinien mieć lepsze tam to, to, to ale uważam, że naprawdę jest bardzo dobrym, klasowym brałkarzem i w rywalizacji z Bartkiem Mrozkiem, bo ba Bartka też obserwowałem jak, jak jeździłem na scouting, i uważam, że naprawdę może być to zdrowa rywalizacja i cieszmy się że w ramce stoją polscy brałkarze, naprawdę, no bo ja pamiętam zawsze był urodzaj, jeśli chodzi o brałkarzy w lepu Poznań czy był przykładowo, Zyszek Preścianowiczy, Jankowski Rysiu, później był Kazieś Chidoczuk, Kotorowski, Norbi był. I fajnie, fajnie, bo ta, ta komunikacja, jakby powiedzieć, z polskim brałkarzem, jeśli grają Polacy, jest zdecydowanie lepsza niż żeby był z obcokrajowcem. Fajnie ekstra, bo Miki Hart się nauczył polskiego, ale już było za późno, że po prostu podziękowali mu. Powiedzieliście, no, czy pan rzecz, że otworzyły się pewne drzwi dla... Dla branka, dla Filipa Bednarka. Czy takie samo, tutaj po meczu kogni otworzyły się dla Lamarui, który też był jakby odstawiony na Czy ta branka może w jakikolwiek sposób go przełamać? Lamarui, to jakby powiedzieć, ma taką formę, ma taką dzisiaj stopowy, później jakby powiedzieć troszeczkę niżej. Przychodząc do Olecha, pierwsze mecze miał naprawdę bardzo dobre. Wszyscy wzdychali, oj, Boże, jaki, jakiego będziemy mieć piłkarza. Żeby utrzymać formę naprawdę w Lechu, w szczególności, no ja mówię o Lechu, ja mówię o tych topowych klubach polskich, to naprawdę trzeba zostać naprawdę typowym zawodowcem. Nie wiem, co, co on robi po godzinach, ale ta forma, jakby bym troszeczkę poszła w dół. I później było, było widać, że mecz spędził na ławce rezerwowych, albo jak został wpuszczany, to nie dawał tej jakości. Ale mam nadzieję, że, 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 że po tym meczu odbuduje się i da, da tą jakość, którą dał na początku przechodząc do Lecha. No, wspomnieliśmy już o meczu z zagłębiem Lubin i o jakości. E, kolejny mecz, który gramy dwie różne połowy. E, w Lubinie była o tyle ciekawa sytuacja, że graliśmy po, straciliśmy bramkę, e, straciliśmy zawodnika, gramy w dziesięciu. E, no i następuje pewnie przełamanie, zdobywamy bramkę przy to w jakikolwiek sposób chcę powiedzieć zespół czule. Z naszego doświadczenia, wiecie, za 10 dodaje się nie 100%, tylko 110%, mając z tyłu gdzieś tą informację, że kurczę, może być trudniej, ponieważ brakuje nam jednego z No jeśli chodzi o meczu, ubijmy myślę, że Lech przespał tą pierwszą połowę. Nie, bo zagębie bardzo do, dobrze zamknęło te strefy, w których lech w, w poprzednich meczach pokaza się jak najmocniej Także szczerze bramkę tylko pierwsze połowy. ale Lech się wygłodował. Tak, 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 ale myślę, że Lech gdyby wcześniej szczerze tą, tą bramkę, myślę, że to byłoby zwycięstwo Lecha na pewno. Ale tak, ten remis pozytywny jest dla Lecha, bo w dziecięciu grać Myślę, że, że to powiem tak, że wygrany znaczy, remis Wygrany remis Marmer? Ja czuję niedosyt, niedosyt, bo grając w dziesiątkę potrafiliśmy się w drugiej połowie przeciwstawić Zagłębiu. Zagłębie już nie stwarzało aż tak wiele sytuacji w tej drugiej połowie. No zabra, zabrakło, zabrakło czegoś, wiadomo, gramy co trzy dni i, i, i gdzieś ta dekoncentracja w tej pierwszej połowie zaważyła, że no uciekł nam e, ten, ten wynik i, i trzeba było gonić. Czerwona kartka sądzę, że e, wyzwoliła w piłkarzach do, taką dodatkową e, adrenalinę, i, 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 i szli za tym czasem, e, szli za tym wynikiem, żeby doprowadzić go e, na korzyść e, naszą. Ja czuję niedosyt. E, no. e, trzeba się cieszyć e, z tego remisu, aczkol aczkolwiek e, można było coś tam ugrać więcej. Ale chyba sobie mógł mieć takim czarnym koniem tego zgromadzenia. Dwa pierwsze mecze zagrane taktycznie bardzo dobrze, ponieważ on mecz ze ścianąskim wciąż przeważał, ale to zagłębia strzelało bramki. Pierwszym ruchem, w łóżu, który, który zebrali, Enkarz wiedzieli, co się dzieje na błyskach na tą całą sytuacją. Byli naprawdę bardzo, bardzo pewni. I z tego co pamiętam, Lechowi no, zawsze ciężko się grało w Lublinie, ale inne zespoły chyba też będą miało tam długo, dużo, dużo problem, żeby ubrać cokolwiek więcej źródła. Że... Ja tylko dopowiem jedną rzecz, to co Jarek powiedział na początku, że trener Fornalik stworzył fajny zespół, który, który, który będzie się liczył o, o, o miejsce, miejsce wysokie w tabeli. Tak jak Araś wspomniał, no potrzeba czwartego, piątego zespołu do walki o, o, o jak najwyższe cele w ekstraklasie, żeby ta liga po prostu była bardziej interesująca. Mowa o interesującej. Widzę, no to to właśnie jak sobie ne, typowaliście ne, poprzednią kolejkę. Jak jedynie ustaw wygrała z widzę Łódź, e, bramka w ostatnich minutach i e, bardzo podobnym strzelaniem, miałem kontakt z piwnicami. Jak jedynie którzy tutaj zaraz, już mają pojawić się e, na, na Bułgarsku, oni się z tego zwycięstwa bardzo, to bardzo cieszyli. I e, teraz tak, trafił tylko Norbert. Jedenka. Jarek e, jak że do remisu nie wiele brakowało tam będę, że 5 czy 7 minut. E, no. Ale blisko było nie <gry> ma ich dwójka. E, bardzo ważne punkty chyba padły w Łodzi, gdy dziełka pokonał koronę Kielce. Dwa do jednego i tutaj byli się jednomyślni. Jedynka, wszyscy grzycze zagrają jedynkę, tyle ty czwórkę mamy. mało jednak, twój tam korona mogła nie zostać. I teraz tak, bardzo ciekawe spotkanie. Rapy w chyba Warta Poznań. Geraliście wszyscy jedynkę lub nie ma, udało się. E, chyba nikt nie sądził, że Marta da tak trudne, będzie tarczu luźny dla, dla Rakoła. Ze względu na pucharowy mecz, liczyłem, że, że, że Warto będzie trudnym przeciwnikiem, bo też trener Rakoła da po odpocząć w tym meczu, bo najważniejszy mecz jest dopiero przed nimi. Tak mi się wydaje i, i, i po prostu tak się stało. Z dużej chmury mało deszcz, den Górnego Śląska. Górnik zainicjował z Piastek mielnicy, ale gdyby w mojej ocenie, gdyby, udało się, gdyby można było dawać minusowe punkty do spotkania, to by dwie godziny przynajmniej minus jeden. Dimasta jeszcze na zwycięstwo. Arek, Jarek remis, zwycięstwo. Górnunka remis, zwycięstwo Piastek Mielicy, Czy tak naprawdę, było wszystko wypośrodkowane. Ten mecz tak naprawdę nic nie pokazał. Przyjmując zdanie, nie wiem, czy się ze mną zgodzicie. Czy Górnik już jest poza tym swoim mini kryzysem, który bo na producentowo, i psuje piaskiem, więc też się, je nie do tego, co by świadczyło, że oni już są gotowi do, do walki o jakieś sezonowe nasz. Gór Górnik zrobił transfer e, Musiolika. I okej, okay, wiadomo, jak, ja nie siedzę w Stabrzu, ale jest to dla mnie zastanawiające, że dlaczego ten Urban mu nie daje szansy gry. No bo jakby powiedzieć, zdecydowanie kuleje u nich gra ofensywna i wiadomo, że podolski gra na, 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 na dziesiątce, ale myślę, że lepiej chyba jakby grał na dziewiątce i, i, i jego te jakby powiedzieć, mądrość w, w rozgrywaniu akcji by dała więcej jakości. Świetko, ja ja tak. to rzecz jedną taką zobaczcie dwie drużyny, które naprawdę dobrze kończyły ubiegły sezon. Każdy chwalił Piast, za rundę wiosenną. Każdy chwalił górnika po przyjściu, po powrocie trenera Urbana do, do Zabrza. Te zespoły naprawdę grały fajny futbol. Fajnie się te, te, te mecze ich oglądało, a, a teraz jest naprawdę no, kiepsko kiepsko tutaj w Zabrzu i też nie jest za wesoło w Gliwice. Centrum Polskie, Radom i Radom, stadion, stadium, stadion, stadionów podejmował Krakowie, ale był on nieudany debiut nowego stadionu Krakowia wygrywa na jeszcze jeden do zela, tutaj panowie zrobili taką przy przypusa chyba. Dimasteru na Renic A teraz i teraz dwany, z 2-1. a nie się dało, że Krakowie jednak taki też jeden bion chyba rywa. Ale dobrze, mecz z Śląskiem spokojnie został przełożony. Legia pewnie wygrywa z gorów, tu nie było żadnych, żadnych, wątpliwości, chociaż tutaj co niektórzy typowali, typowali Renis z naszego zwycięstwo legis z podpórką, ale myślę, tutaj mamy już o czym rozmawiać. Natomiast puszczenie pomnicy gra w grach Krakowi, na następnej Krakowi wygrywa, zostaną Mielec 1 do 1, wszyscy... Je 1, do 1 do 0. 1 do 0, wszyscy 11. No nie no, 7 sierpnia będzie, przez 100 lat będziemy tam świętować cały czas. Nie, fajnie, fajnie, bo, bo tak, jakby już zostali ten trzeci, trzeciego trze trze gonga, to by już było ciężko z podniesieniem, a tak widać, że że jednak wygrali z tą stalą mielec, powoli się wdrażają w tą Ekstraklasę klasę i mam nadzieję, że nadal będą robić jakieś niespodzianki. Stałem wywiad z trenerem puszczy i po, tych, po tym początku sezonu stwierdził, że to jest całkiem inne granie niż w pierwszej lidze. No, to już to co było i starczyło na pierwszą ligę, zdecydowanie brakuje już w klasie i... Starają się dopasować ten styl gry do ekstraklasy, bo, bo jedna akcja może przesądzić o, o zwycięstwie. I tutaj szybko nastąpiła weryfikacja i bo cieszy to zwycięstwo puszczy, bo wiadomo jak Beniaminek wygrywa e, pierwszy mecz no to może, być, e, może pójść za ciosem i, i, i będzie troszeczkę mu łatwiej e, e, grać. E. Oby wszyscy jak jeden osztypowaliście zwycięstwo Lecha w rubinie, To był ren. Jak wszyscy eee, To może zobaczymy, jak będzie następna kolejka, który jest, 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 jest też przed nami. Krakowie podejmuje głębi Rubin. To może być kolejki. Byłem w Krakowie, ze zagłębię Rubin tak naprawdę w gazie. Znaleźliśmy zwycięstwa eee, ren z Zachem Poznań i to był naprawdę, naprawdę trudny mecz. Krakowie pokazało, że. Ty... Nie traci aż tak łatwo bramki jak ty tym meczu. To myślę, że moje zdanie: Jedynka będzie tam. Tak jak Dima powiedział, Krakowia dobrze broni. Radomiak stworzył sobie naprawdę bardzo dużo sytuacji bramkowych i po dziwo tam nie straciła bramki. No Mecz będzie ciekawy. Uważam, że remis albo dwójka. A coś. Krakowie gra ciekawie grał u siebie. Wiadomo, czynki Wit i Ona jakby będzie całkiem inaczej gra. Na wyjeździe całkiem inaczej gra u siebie. U siebie, aby grać zdecydowanie gra tak pewniej. I myślę, że będzie jeden nikt. Ja znam często, To jeszcze ma o Boże No nie no w piasku. No Okej, okay. Dla Lecha to wiadomo, dobrze by było, aby się pias przełamał. Tak <grym> było. No, no życzę im tego naprawdę fajnie jak no, bo trochę lechowi krwi psuli w pierwszej kolejce. No i mam nadzieję, że też im zespołowistrze te, te. też trochę, bo jeden x. No, Pamiętajmy o jednej rzeczy, że dzisiaj Raku gra mecz o Oliwie Mistrzów. Jeżeli będzie korzystny wynik, to sądzę, tak jak mam powiedział wcześniej, że trener Rakowa może dać kilku zawodnikom odpocząć i będzie przygotowywał zespół na rewanż, więc ja obstawiam jeden nic. to od razu mogłeś powiedzieć? Ubarwić się. Jedno myślisz, Kolejne spotkanie, które na chyba drukiem radę do spadku. Stal wygrał siebie ze świętem glowowowym. Tylko, że jest... swoim zdaniem, stal nas nie przekonał tych pierwszych Myślę, że Śląska może poró Myślę, że remis będzie. Szlastopoczywał w tej kolejce, więc będzie miał przełożony więcej czasu na przygotowanie e, pod e, Stalmielec. Ja obstawiam Y2. Ja, Y2. Korona kielce. Korona kielce. <laughs> na 2. Ja Igry 2. Koronakielce górnej zawodnicy. Nie. Wyczę do drugiej linii, bro. Koronakielce. Byłeś na przełomach dla dwóch, dwóch zespołów. To też nic. Nie, na tą chwilę górnik nie przekoluje, więc daję jeden. A cały czas jestem za z, z tym górnikiem początku, który mi A jeden jedynkę na Korolę, bo królowa dobrze sobie radził. Derdyłacz. Widziałeś, grał za królem samym No to mecz, wiadomo, że on się rządził z nim prywatą, już wspominaliśmy, i, i na pewno na ten mecz będzie wracala piłkarzka Kimicowska Polska. A no, wygrał jeszcze te parły być ja Indiańce. Nie wiem. Czy, czy myślę, że, że widzę wiga igra. bym dał. Jeśli mnie nie wygra trener straci pracę, myślę, że wszystko zrobię. O, to ciekawe to jest. Okej, trener straci pracę. Tak, wyda. jak nie ma powiedział o, y, widzę w gra, o życie, no te dwa ostatnie mecze. Na pogonie, wygrywali, wygrywali do przerwy, przegrali mecz. Pojechali na Jagiellonie, wygrywali, przegrali mecz. Yy, wiadomo, derby długo oczekiwane wszystkich kibiców. Yy, cała Łódź czeka na, na święto. Yy, tak jak mówiłeś wcześniej, yy, że me, mecz kolejki będzie w, Krakow... w Krakowie zagłębie, ale ja tak patrzę na to, że yy, no to są derby długo oczekiwane, to ja obstawiam, że to będzie taki mecz kolejki w Łodzi. I postawię na widz. Dima, Dima, Dima mówił o, o tym, że, że tam jest zagrożony trener. No jak już po trzech czy czterech kolejkach już ten jest zagrożony, to zobaczy, że... Tak, z panem serio, tak. poraszcza. Tak, ale. 3 11 w ramkach? Tak, ale. Ale ich ja będę zostawiał w głowie. To nie wiem, czy, czy kibice mieli taki wpływ, że, żeby już nie przedłużać z tenerem umowy, ale jednak zarząd się zdecydował przedłużyć i myślę, że tam dużo wpływ miał na to yy, głos kibiców i przede wszystkim styl, w jakim choroby grał. I dlatego myślę, że, że została to tak podjęta ta, ta decyzja. A tutaj, tu też, jakby powiedzieć, yy, ten. Będzie miał delikatne ultimatum, bo trzeba wygrać, i. i, i ale, ale, ale to zawodnicy grają. Nie tener. Tener może różny sposobów szukać, ale to zawodnicy wychodzą. Albo są z tenerem, albo są przeciwko tenerowi. Spróbuję gamę z konfurki. Jeden. Myślę. X2. X2. Jeden z konfurki. tak? X2. Jeden z konfurki. Tak, w ogóle nie raczej. Pogląd szczecin No Nawet tyle do problemy. Pogłóń teraz miałem przełożony, tak? Ogólnie 220 km. Z no, no nie, ale poznanie tak, ale tam trochę bliżej, tak, tak. E, rodzinne miasto, pożyte, bo 44 km, więc całkiem. Całkiem było. Tak, do centrum, tak, do poc po poczty Głównej. głównej. Po poczty głównej zawsze się tutaj. Mie, liczy tak. E, no, cieka, cieka, ciekawy mecz. E, czekam też na przełamanie e, tutaj Radomiaka, bo pogoń też będzie miał w czwartek swój mecz, czy nie w środę grają w czwartek. W, 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 w środę grają, grają. W, grają, w grają też mecz w Pucharach. No, gdzieś gdzieś e, odpocząć e, trener musi dać swoim zawodnikom. Pytanie, czy to będzie z Radomiakiem? Czyli co Radomiakiem, to R. Tak, jeden x dam. Jednak. Jednak dam 1x z tego, z tego względu, bo ta pogoń u siebie jest zespołem bardzo groźnym. A, a, a Radomiach też się musi przełamać, bo, bo, bo w Poznaniu zagrał fajne zawody. E, na, z Krakowią był zespołem moim zdaniem lepszym. E, brak skuteczności zadecydował o, o porażce. No, gdzieś, gdzieś punkty muszą, e, muszą robić, więc... No, ze względu, że gród grał no, grała środę, to to jest pełniano nas. Poharujmy, na że jest na odpoczynek, ale tak jak mówię, myślę, że mi jak musi się przełamać, to dam Remizła. dwa. z dwa. Jedynka, ale widzę, że, 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 że tamtener zbytnio nie rotuje składem. Także teraz, jak będzie miał, miał tą przerwę, myślę, że, że dwa razy pod może po... zagrać tym samym ustawieniem, także jedynkę. Pamiętajmy, że Pogląd już odpoczywała teraz w y lidze, więc na pewno jest czas na przygotowanie się do, 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 do tego meczu pucha pucharowego, więc no, zobaczymy. A pamiętajmy też, że nie mogą być punktów. To, co Aleksa świetnie w tym sezonie... Ale w Pucharach, natomiast parę punktów zabrakło, żeby walczył na czołową lokatę, także wydaje mi się, że trenerzy zespołu mają świadomość tego, że tych te metrów ligowych nie można odpuszczać. Jeśli na początku, pamiętajmy o tym, co na Śląsk z gdyby Dwie Polesze, z z Śląscy Wrocław widzę, lidze, Polski, był nas z Polski. Tak naprawdę dzięki rachowie Poznań, punktów, z dbyt, Lachowi Poznań utrzymał. E, więc wydaje mi się, że wszyscy mają to w świadomościach. Tak, tak, ale tam właśnie trener wtedy był Iwan, tak. który tam Um, Odpowiednio motywował ale od, no, nie tak, swoich zawodników e, na Lecha. Tu widzę Legionersa, gramy na Krakowie. Bo daj I mi Legionersa, mi... tego tutaj... e, e, ja, czy A ja tutaj Igna Wada. Inny legioner faworytem, mi byłeś w Legionersa. Postan, gramy w Schozowem, w Fegru List. sobie Okej, jestem patriotą, bo no. szechnie, w meczu raków, raków wartan, patrzę, norgi dzwonił, a się ma do mnie, że nie jestem patriotą, że nie dałem na Wartę tego. Tak. No, no, no spokojnie mówię, no ale skończyło się, kończyło się w rakowie remisem, no ale lek, jakby zyskał punkt, no, że raków jakby będzie się stracił, no ciężko mi coś powiedzieć, no no... Zyskał. Ta warta jest no, no, nieobliczalna, no, no serio, What? naprawdę. Tak, ale to... Ka każdy mówi, że no nie no warta jest w tym roku do spadku, do no, bo niczym, nikim się nie zbogliła, tak, czas tak, tak. nikim się nie ozmuiła, nie ma tego, mówi, grają tymi ale robią punkty no, i, i to jest najważniejsze, no. Czyli, no nie wiem, no jeden i już da. A, a, czy, czy jestem po nie mam? No. Po grudowaniu tym z Górnikiem i Jeremizem ba, Bara będzie No patrzcie tutaj dalej No właśnie, Ja mam 1x 1x z tego względu Ale już nic do mnie Nie, będę już dzwonił, ale no Nie <grym> ma do ciebie dzwonić. A nie będzie dzwonić do ciebie do do A ma telefonu, ale okej, okay, okej okay. I panowie, został ostatni mecz z Jagiellonią. Ja tak tofnąć się o kilka lat, to ja nie pamiętam, żeby Jagiellonia dobry mecz w Poznaniu zagrała. Naprawdę, na stulecie klubu. To, tak, to był wyjątkowy mecz dla, dla nas wszystkich, ale oglądając, oglądając grę Jagiellonii w tym meczu, to aż zęby bolały, no. Teraz zespół praktycznie nie dojechał. Przyjechali, wyszli chłopcy z autokaru, przebrali się 90 minut. A czy Ja nie wiem, no może tak no pobiegali, ale to kiepsko wyglądało. Tak, tu jedynka, bez WZD. W meczu takie trawa, lek masz szeroką kadrę myślisz, że lepiej Yeah. Nie no, ja tam zdecydowanie jedynkę, ale, ale tak wracając jeszcze do takich spotkań, spotkań gdzie, przykładowo jak ja gra, żeśmy jechali na przykład na Zabrze, czy jechaliśmy gdzieś do, do Ruchu Chorzów, no to już sam wyjazd do Ruchu to już był ba bardzo ciężki, a wiedzieliśmy jak oni grają, jak grają agresywnie. Teraz się mówi agresywnie, kiedyś to grali brutalnie. Jeszcze przy tych świeżkach, które tam były, sędzia w ogóle tych fauny nie widział. Także, jakby powiedzieć, my jechaliśmy już na wskazanie. Tam, ok, jedziemy, bo obligatoryjnie trzeba rozegrać spotkanie. No, ale my też po prostu się. No, bali wyjść. I Jaga też tak, też na wskazanie, co będzie. Myślę, że tak, że, 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 że wiedzą o tym, że tutaj, żeby złapać punkt, to naprawdę musisz grać na, na swoim maksymalnym poziomie. No, no, musisz się wziąć na wyżyny, żeby tutaj o, osiągnąć jakiś sukces. To może zabrać no te wyżyny grania, a więc, więc ja mówisz, że żeby do, do, zrobić dobry wynik muszą zagrać wyżyny i to może nawet nie starczysz, na no ale tak, tak. przybili się, no bo wiadomo, no yy, wszędzie chodzi o publiczność, no ale tutaj jest specyficzna publiczność i tu jest ponad 20 tysięcy, jest doping i to no wszystko, nie, i ci piłkarze Lecha Poza wychodzą, to oni już sami są tak zmotywowani, ten rynek nie musi się zmotywować, wystarczy, że wychodzą na Urawę, i ten doping sam ich mo, mo, mobilizuje. Na wasze słowa, bo to jest ciekawa historia. Miałem takie parę pytań, żeby bardzo zapytał, więc pytałem się szczerze. E, Wielu kibiców myśli, że wy tego, tego dopingu będąc na Murawie, tak nie za bardzo słyszycie. Że skupiacie się na tym, żeby jak najlepiej wykonać swoje obowiązki, żeby zdobywać punkty. Czy my, jako dopingując, czy jesteśmy dla nas takim prawdziwym, nasnym zawodnikiem, że jak jest, są nasze ściany, nasz stadion, nasze trybuny, nasi kibice, którzy są wszędzie, czy to ma Tak realne. A bardzo pomaga, bardzo pomaga, bardzo czuć tego do końca, podaje przyjdę na temu i bardzo pomaga, nawet w takich sytuacjach, gdy, gdy się, że piłka jest za daleko, można zdążyć przy takiej większości i po prostu dajemy radę. Ale nam mnie jak jest z nas, to jest zdecydowanie ale znowuśmy idziemy w konkretnej ekipot, staramy się też. Głośno pingować, czy wiecie macie świadomość, że przyjechało tysiąc pieniędzy z Poznania, że oni Czy to też jest taki mobilizator? No tak, oczywiście, pusty sektor. Nie, oczywiście, że tak. Ja pamiętam, ja, ja pamiętam spotkanie, jak byliśmy z Barceloną i chyba pierwszy raz ktoś pan na pomysł, żebyśmy rozgrzewkę przeprowadzili tutaj, na bocznym boisku. No i zrobiliśmy tą rozgrzewkę i wychodziliśmy, no tu no włosy no, na rękach, no naprawdę, no to jest coś fantastycznego. Zawody, gdzie zespół wychodzi nawet na rozgrzewkę, gdzie nie ma tego pełnego stadionu jeszcze. No, naprawdę, no to kto, kto tego nie przeżył, no to. Sorry, winy tu, no, ale, ale ja tyle lat tu grałem i, i wiem, jaki tu jest doping. No. A z drugiej strony, nawet stoję, że bramcy ma z sobą im danego próbu i koniecznie zaprzejrzanego maszynu. Cóż, z, z naszym, nie do w przeciwnie, czy kimica gospodarzy raczej, raczej działały mobilizująco na siebie, żeby jeszcze się bardziej wykazać, jeszcze coś wciąż co od siebie. Mecze w Poznaniu to dla piłkarza to jest świętość. Przy takiej publicy, która niesie przez cały mecz, to tylko się cieszy, że można było grać na bułgarskiej. Drużyny przyjezdne, które tutaj grały, zawsze miały podgórkę. Obo, obojętnie, obojętnie, czy to przyjechała Legia, czy to Ruch Chorzów, czy Śląsk, zawsze, zawsze im się ciężko w Poznaniu grało, tak? Kibic, kibic, niesie i tak samo niesie kibic jak jedzie za tobą 600, 700, 800 kilometrów i, i obojętnie czy jest piękna pogoda, czy nie wsiadają w pociąg. My sobie zawsze jedziemy dzień wcześniej, hotel i fajnie wychodzimy na mecz, a, a kibic yy, yy, musi wstać nieraz o trzecie, czwartej rano i, i jedzie po 10-11 godzin. Teraz troszeczkę się to wszystko polepszyło, bo drogi są lepsze, kolej się poprawia, szybciej jeździ i, 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 i szybciej się dojeżdża ale, na mecz, ale zawsze się czy, serce raduje jak wychodzi się na wyjeździe na stadion, na boisko i widzi się swoich kibiców. To jest, to jest mega duży handicap. No, ale spójrzmy nawet teraz, jak <laughs> Le grał w Pocharach konferencji, no, przecież jeszcze grał w, e, z Bodoglin, czy, czy grał no, no, z Fiorentiną, no mnóstwo kibiców. 20... No, to, 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 to nie oszukujmy się, no ten gdzie tam jest w internecie pokazane te przemarszek inwiczą przez centrum, przez to wszystko, no to. No się zdarzało takie sz szukać informacji, bo kimicy przejeździe. Tyle, co się zmieściło w samolocie. Słuchajcie, <grym> no, tak. Słuchaj, no myśl, ale mamy ten mecz teraz pucharowy. Prze prze przerobiliśmy mecz z Glenn Wielston, wie, e ale mamy teraz czwartek mecz z Spartak Trnava, Tak naprawdę... O tym rywalu nie wiemy zbędnie. Tak mały miastokrót, bardzo, bardzo odstułowany. E, e, też przyjeżdża grupa około podajże, 500 km, którzy będą tutaj wspierali trnawę. E, ten mecz jest bardzo, bardzo naznaczący, tak, bo to jest taki ostatni, przez ostatni krok do tego, żeby już być tak naprawdę czy ciągnięciu ręki. Te ostatnie mecze trochę inaczej siedzą. No, natomiast tutaj jesteśmy w ciągłej Uważacie, że e, co le musi zrobić? Żeby wygrać. Czy można grać tak jak do tej pory? Czy ta jedna połowa dobrze, druga to szczegółowo, czy jednak to jest tak rywalem, że już słuchajcie, no teraz skończyła się, się zabawa, to nie jest żalgi no to już trzeba naprawdę pokazać, że się jest naprawdę lepszy. No czym, czym, czym wyżej te drabinki, tym czym, jakby powiedzieć, grają silniejsze zespoły, to już jakby powiedzieć, tam nie grają typowo amatorskie zespoły, tylko grają naprawdę typowo zawodowe ale patrząc tam przejrzałem ostatnio skład właśnie ten trenaby to dużo zawodników tam gra, którzy grali w Polsce, w polskich klubach grali w Lewicach czy w niej Także na pewno, na pewno wiedzą, na pewno przekazał swoim kolegom, co to jest Lech Poznań, jaka tu jest atmosfera. Jak tu trzeba zadrać, jeśli mówię o zespół naby, żeby osiągnąć jakiś korzystny wynik. No bo wiadomo, że fawory ten długo czuje Lech, No nie, nie ukrywajmy i, i nie bójmy się tego mówić, ale przede wszystkim zobaczymy, jak ten tener postawi, na kogo postawi. Myślę, że oboje, jak to wyjdzie, to będzie gdzieś podwójnie motywowany przez tenera i przez kibiców, że trzeba tutaj wygrać. No, Mimo że to, czy zespół jest, Parbetrała, Jakoś jest w lech, bo myślę, że lech jest z polem i pokaże to na, na, na boisku. Ktokolwiek wiedzie na, na boisku, myślę, że, że da 100% i jest e, lepszy niż zawodnik z, z, z parę także myślę, że wygra lech to z Powiedz jakiegoś puchara wolałeś występować jako ne, faworyt, czy, czy tak naprawdę bez racji przeżyłeś psychiczne jak się uda to będzie super, ale to jest taki rywal, że możemy przegrać. No zawsze 100%. Nie, nie, nie liczyliśmy na, na przycinku, czy słabszy, czy, czy, czy lepszy, bo czymś, że Pucharek każdej zdobył przecinkę i po prostu udzieliśmy na boisku. A nie na boisku. Czy to jeszcze to prasy przed męczem Dla jest co faworytem? To fawory by mi się się dało, czy czym mamy 100 to to było łatwiej mać, a też odrobinę. No i nie, nie było łatwo. Nie było łatwo żyć, ale, ale po prostu jak jeżeli chodzimy, jak chodzimy na boisku, to, to zapomnieliśmy na tym, co, co i Po prostu zagraliśmy na, na 100%, 100 swojej możliwości, nie zawsze. I, czyli co jeden karać? Jeden karać. No f, 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 tylko zwycięstwo lehalo. Nie wyobrażam sobie, żeby tutaj był inny wynik niż zwycięstwo. E, wiadomo, rewanż jest e, na Słowacji, więc e, musimy tutaj sobie zapewnić e, dobry wynik. E, to nie będzie łatwy mecz. E, już takich na, na tym poziomie, na tym e, szczeblu już czy e, łatwych mecze nie będzie No i do ponownie mamy chyba kolą informację. E, wiemy z kim zagramy przy na awansie. E, wiemy kto kto będzie naszym naszym Nie mi nic na jak trzymać gorące wciłki Pewnie będziecie na jednym na drugim meczu. Mam nadzieję, że jest do trwania. Tym bardzo kim co chcieli, chyba zobaczyć na sekretarzyłość. Bo jest strony prosili, żeby przekazać to bardzo, bardzo serdecznie, żeby zobaczyć, jak to jest z i całość. bliście, nieraz byliście, ale, ale wyjazd na, na Puchar Europejskie, wzięcie udziału w tych przemarszach, o sami wspomnieliście, jest naprawdę niezapomnianym przeżyciem. Mam nadzieję, że uda się nam przygotować materiał akurat takiego tego przemarszu. W każdym razie, moi drodzy, bardzo Wam dziękuję za uwagę. Widzimy się już za tydzień. Mam nadzieję, że tym razem wszystkie typy, zwłaszcza te dotyczące Lecha Poznań, się sprawdzą. Do usłyszenia, do zobaczenia.